Cześć kochani, witam w moim show, Natalia Tomczyk Show. Bardzo dużo zapytań dostaję odnośnie mojego makijażu codziennego do pracy i po prostu na co dzień, więc postanowiłam pokazać Wam taki tutorial, szczególnie dla dziewczyn, jak to wygląda krok po kroku. Ja jakiś czas temu byłam u mojej koleżanki wizerzystki na takim szybkim kursie dwudniowym, no i troszkę się nauczyłam, bo wcześniej no, było ciężko, nic nie umiałam, tylko nałożyć podkład, więc przyniosłam swoje najważniejsze kosmetyki, których używam na co dzień i Wam pokażę, co stosuję i każdy krok po kolei. Słuchajcie, najważniejsza jest pielęgnacja, to jest podstawa przed nałożeniem make-upu. Bez pielęgnacji make-up po prostu wygląda źle. Więc pierwsze co, to ładnie oczyszczam skórę twarzy jakimś fajnym żelem do mycia twarzy, no i następnie nakładam serum. To jest obecnie taki mój must have. Jest to serum z Lancome, bardzo je lubię, naprawdę przepięknie nawilża i rozświetla skórę twarzy. Oraz naprzemiennie czasem stosuję teraz to serum, również z Lancome, no ale jest to dla mnie nowość, to serum znam dłużej, a to właśnie poznaję i testuję, również sprawdza się świetnie. No więc właśnie te dwa produkty przed kremem, później swój ulubiony krem, również Lancome lub właśnie marki Elever, też mam właśnie świetny krem marki Elever oraz krem pod oczy, tutaj mam akurat krem pod oczy firmy Lancome, on to też jest taki właśnie ulubiony, mój ulubiony krem, przepięknie pachnie, w ogóle wszystkie produkty Lancome przepięknie pachną. No i kochani, przed nagraniem filmiku nałożyłam sobie trochę podkład, nie chciałam Was straszyć, ale chciałam Wam pokazać, których podkładów używam na co dzień. Właśnie taki must have to jest marka Elever, uwielbiam podkłady z tej marki i w ogóle wszystkie produkty. Teraz również testuję Lancome, też jest bardzo fajny ten konkretny podkład. No i nałożę teraz korektor, już po podkładzie korektor, pokażę Wam które miejsce. To jest mój też ulubiony korektor Too Faced. On jest najlepszy, naprawdę. Bardzo często na sesjach zdjęciowych wizerzystki właśnie tym korektorem mnie malują. No, próbowałam różnych i to jest taki naprawdę najlepszy. On bardzo kryje, jest wytrzymały cały dzień. Nie ma lepszego moim zdaniem korektora. No i tutaj nakładam troszeczkę właśnie pod oczy. Tutaj na środek nosa. Tutaj również. Na środek czoła troszeczkę i także. No i teraz będę rozprowadzać. Słuchajcie, normalnie na sesjach zdjęciowych wizerzystki używają pędzelków lub gąbeczek do nakładania korektora lub podkładu, ale ja powiem szczerze, że w domu sobie sama nakładam palcami, jest najwygodniejsze. No więc rozprowadzam korektor w kilku miejscach, na których mi właśnie zależy, żeby żeby po prostu była zakryta skóra lub niedoskonałości. Tutaj właśnie to miejsce też jest ważne, żeby je troszkę rozświetlić korektorem. Skóra pod oczami właśnie też jest ważne, żeby nałożyć korektor, bo no wtedy jest taka bardziej rozświetlona. Tutaj w miejsce, gdzie nakładam później cienie. No i tutaj na środku czoła również ważne, żeby ta skóra była trochę bardziej rozświetlona. Więc ja robię tak. Później jeszcze czasem troszkę wklepuję gąbeczką, no ale głównie palcami. No więc mam już nałożony podkład i korektor. No i następnym krokiem u mnie jest właśnie taki puder sypki. Testowałam wiele, ale naprawdę ten najlepiej się sprawdza i również często wizerzystki mnie malują, znaczy właśnie nakładają mi ten puder. Ja właśnie mam fajną, korzystną sytuację, bo mogę podpatrywać u wizerzystek, jakie produkty są najlepsze. No i później wiem, co się sprawdza. Później sama stosuję, sama kupuję właśnie te kosmetyki. No bo wizerzystki jednak wiedzą najlepiej, które kosmetyki są the best. No i nakładam teraz właśnie taki puder na całą twarz, żeby trochę zmatowić skórę. On naprawdę, słuchajcie, cały dzień się trzyma. Cały dzień skóra jest matowa i się nie świeci. Powiem szczerze, że stosowałam wiele, a ten, no ten jest najlepszy. Według mnie. I wygląda też naturalnie. Dobra. Okay.
słuchajcie, następnym produktem, który podpatrzyłam u wizerzystek i jest genialny, to jest właśnie taka paletka z Hourglass. No i właśnie ona składa się z takich trzech różnych cieni, pudrów. One są do twarzy. Ja stosuję właśnie te dwa. One troszeczkę właśnie tak też rozjaśniają skórę twarzy. Nabłyszczają, trochę brązowią. Ona jest po prostu taka bardziej wtedy jednolita. Uwielbiam właśnie ten produkt. No i w ogóle muszę zaznaczyć, że produkty, których używam, to nie jest żadna reklama, tylko to są rzeczy, które naprawdę sprawdziłam już wiele lat temu i stosuję, bo je lubię po prostu bardzo, więc nie dlatego, że jakaś reklama czy coś takiego. Następnym krokiem jest bronzer Benefit i to jest najlepszy bronzer ever. Też również wszystkie wizażystki stosują ten bronzer, gdy mnie malują, no i właśnie uważam, że to jest najlepszy. No i tutaj podkreślam najpierw kości policzkowe. No ja nie jestem jakąś specjalistką, ale chciałam Wam pokazać, jak maluję się na co dzień, bo naprawdę dostaję dużo zapytań, jakie kosmetyki, jak to robię, że mam taki fajny makijaż, więc postanowiłam pokazać Wam właśnie, co stosuję na co dzień. Później troszkę też nakładam bronzer tutaj na czoło. Tutaj, żeby zwęzić trochę żuchwę, na szyję również trochę, żeby się nie różniła jakoś mocno. I ogólnie przejeżdżam pędzelkiem całą skórę twarzy, żeby w ogóle taka była zbrązowiona cała. Następnie biorę inny pędzelek, taki trochę węższy i będę kontrolować nos. Ja zawsze mam trochę obsesję nosa, że musi być idealny, więc lubię go właśnie troszkę wykonturować na tej zasadzie. Trochę końcówka również. I teraz, jak już użyłam tego bronzera z Benefitu, używam również jeszcze ostatnio drugiego bronzera, który jest bardziej takim bronzerem rozświetlaczem z Elever, również z tej mojej ulubionej marki, z której mam krem, podkład i tak dalej. I ten bronzer nakładam bardziej tak po prostu, przejeżdżam całą twarz tym bronzerem, bo on właśnie bardzo ładnie rozświetla. On właśnie konturuje najpierw tym Benefitem, a przejeżdżam pędzelkiem całą skórę twarzy tym bronzerem, bo on właśnie nadaje taki efekt muśniętej skóry twarzy słońcem, więc bardzo mi się to podoba, że ona jest wtedy właśnie taka bardzo rozświetlona. No i tyle. Następnym krokiem jest rozświetlacz. Ja bardzo lubię ten Bobbi Brown. Przepięknie się mieni. Biorę taki pędzelek. On się najlepiej sprawdza do rozświetlacza. Nakładam i tutaj właśnie nad bronzerem, nad kośćmi policzkowymi, nad bronzerem stosuję właśnie. Troszeczkę też na czubek nosa. Tutaj również pod brwiami. I lubię właśnie efekt tutaj nad ustami. Jeżeli właśnie zastosujemy rozświetlacz w tym miejscu, to usta wydają się trochę większe, takie bardziej otwarte, więc to również bardzo korzystne. No więc tak naprawdę skórę twarzy już mam przygotowaną i przechodzimy dalej. Teraz brwi. Tutaj mam taką bardzo fajną maskarę, również z firmy Elever. Maskara to jest taki żel do brwi, uwielbiam go właśnie od kiedy go poznałam, to już teraz tylko używam tego, wcześniej używałam cieni z pędzelkiem, ale teraz to jest taki właśnie mój ulubiony produkt do brwi. No i troszkę właśnie tutaj je przyciemniam. Ja mam troszeczkę zrobioną fackę na brwi, więc nie muszę jakoś mocno, ale zawsze lepiej troszkę pomalować brwi. Ja lubię efekt takich dosyć grubych, naturalnych brwi,
więc właśnie zawsze lubię je trochę przyciemnić i pogrubić. Ten odcień wydaje mi się, że jest właśnie idealny dla mnie. Następnie teraz zabieramy się za cienie do powiek. Ja mam tutaj też taką fajną paletkę, którą kupiłam wiele lat temu. Zoeva firma. Trochę zużyta. Używam ją na co dzień. Ale także teraz mam naprawdę bardzo fajną, przepiękną paletkę Yves Saint Laurent. Również ją bardzo lubię, bo ja ogólnie bardzo lubię stosować jakieś tam odcienie beżu, brązu do makijażu oczu, więc ta paletka również będzie teraz moją taką ulubioną na pewno. No i zaczynamy. Zaczynamy makijaż oczu. Tutaj biorę taki jaśniejszy, najpierw taki jaśniejszy cień i stosuję na całą powiekę ten jaśniejszy cień. Troszkę też tutaj wszędzie. I następnie biorę taki, można powiedzieć, że kremowy, biały cień i w kąciku. Stosuję go w kąciku. A wtedy właśnie ten look, oko wydaje się takie bardziej, to spojrzenie świeże, jak właśnie zrobię w ten sposób. No i następnie bardzo lubię też rozświetlić ten kącik oka tym cieniem, bo on ma troszkę w sobie też brokatu. Wygląda genialnie właśnie w tym miejscu. Więc najpierw zaczynam od tego wewnętrznego kącika oka. Dobra. I następnie biorę inny pędzelek i teraz będę stosować taki brązowy cień połączony z, nie wiem jak go nazwać, z takim ceglanym. Bardzo właśnie lubię łączyć te dwa cienie ze sobą. I tutaj w kąciku jakby takim zewnętrznym go nakładam. Ważne jest też, żeby trochę osypać cień z pędzelka, żeby nam pod oczami się nie osypywał, bo później jest taki efekt trochę podkrążonych oczu, więc dlatego robię tak, albo po prostu go strzepuję. Strzepuję ten cień z pędzelka, żeby nie było go za dużo. No więc na razie sobie nakładam tyle, ile uważam. I teraz biorę drugi pędzelek, którym będę blendować właśnie ten nałożony cień. To jest też bardzo ważne, żeby te krawędzie nie były takie wyraziste, tylko wszystko, żeby było ładnie zblendowane. I jak uważam, że mam za mało, to jeszcze sobie dokładam trochę. Jeszcze znowu blenduję. Ok, i tutaj właśnie też zastosuję tym razem ten ciemny cień brązowy z Yves Saint Laurent. On daje również przepiękny efekt. Zaraz zobaczycie. Jest bardzo, bardzo intensywny. W ogóle ta paletka jest bardzo taka napigmentowana. No i znowu rozcieram wszystko, blenduję. Trochę też czasami sobie tak rozcieram palcami, żeby wszystko właśnie fajnie się tak połączyło. No i następnie biorę taki pędzelek, bardziej okrągły i tymi samymi cieniami dwoma maluję dół, dolną powiekę. No to też jest ważne, żeby właśnie to oko było optycznie powiększone. Okay. Na razie to wygląda tak.
I tutaj jeszcze biorę taki drugi pędzelek, podobny do tego którego używałam do dolnej powieki, ale trochę szerszy. I biorę taki jeszcze ciemniejszy cień. I go stosuję tylko jakby tutaj w to miejsce, nie wiem jak to nazwać, ale tutaj jakby takie zagłębienie. Nakładam go w zagłębienie. Tak. Jeszcze dokładam, w zależności czy chcę mieć mocniejszy czy delikatniejszy makijaż. No i znowu biorę ten pędzelek, którym blenduję wszystko. Teraz biorę taki cieniutki pędzelek, w takim kształcie. No i słuchajcie, wkładam go do wody, bo właśnie chcę, żeby był mokry, żeby cień mocniej się trzymał. Tylko też, żeby nie był za mokry, bo się chwilkę musi podeschnąć. Bo będę teraz używać tego ciemnego, takiego najciemniejszego cienia. I słuchajcie, właśnie będę stosować tutaj jako taki eyeliner. Będę rysować taką linię. To mi właśnie zawsze daje taki efekt troszkę kociego oka. Bardzo lubię właśnie ten efekt. Nie lubię właśnie mocnego eyelinera jakiegoś czarnego, więc dlatego robię w ten sposób, że używam brązu i zmoczonego pędzelka. Wtedy jest również ładnie podkreślone oko i ta linia, ale nie jest to zrobione eyelinerem takim mocnym, więc efekt jest bardziej taki no subtelny, delikatny. Jeszcze troszkę sobie dokładam wody, bo czasem właśnie jak on jest już wysycha, to ten cień nie jest taki wyrazisty. Więc ważne, żeby pędzelek był mokry. Jeszcze trochę sobie wyciągnę tutaj. Słuchajcie, nie wiem, czy linie są równe, bo tak jak mówię, nie jestem specjalistką. No ale tak robię na co dzień i właśnie taki makijaż mi wychodzi na co dzień i wygląda fajnie. Często dostaję jakieś fajne, pozytywne uwagi od dziewczyn, czy ktoś mnie malował, czy malowałam się sama, więc chyba nie jest tak źle. No i teraz to samo robię tutaj na dole, na dolnej powiece. Tylko tak delikatnie, nie za mocno. To musi być wszystko takie subtelne. No i wygląda to tak. Na razie bez rzęs, tak trochę dziwnie, no ale za chwilę będą dodane rzęsy i efekt będzie dużo lepszy. I sobie troszkę dorysowuję tam, gdzie mi brakuje. Okej, chyba już jest dobrze. No i słuchajcie, następnym krokiem jest tutaj też taki genialny cień z Bobbi Brown. Ja go uwielbiam, on jest przepiękny. Kilka razy mi spadł, więc nie wygląda idealnie. I ja go nakładam palcami, nie nakładam go pędzelkiem, tylko palcami i tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie jest ten jasny cień, go nakładam. On ma przepiękny brokat, więc jak jest czy słońce, czy właśnie jakieś światło, to on się przepięknie mieni. I tak właśnie sobie tutaj w to miejsce nakładam. Można go nałożyć na całą powiekę, ale ja właśnie go wolę tutaj na tą połowę, która jest jasna. Ja w ogóle jestem fanką brokatu. Mam obsesję na punkcie brokatu. Uwielbiam, gdy wszystko się mieni. Powieki, błyszczyk, paznokcie, więc uwielbiam brokat na powiekach. No i następnie nakładam jeszcze na to taki cień z brokatem, ale on jest płynie, już jest trochę zużyty. No ale coś tam jeszcze jest i właśnie w to miejsce też również. To samo, co ten cień z Bobbi Browna. Nakładam ten brokat. O, nie wiem, czy widzicie, jak ładnie się mieni. Na co dzień robię tak delikatnie, ale jak mam jakieś wyjście wieczorne, to jeszcze więcej tego brokatu nakładam. Słuchajcie, teraz pokażę Wam, jak maluję usta. Do rzęs przejdziemy później. Mam taką genialną kredkę z Luxe Visage. Ona jest naprawdę takim no, totalnym moim must have. To jest jedyna kredka, którą sprawdziłam ze wszystkich i ona naprawdę jest najlepsza. Ona jest najbardziej trwała i przepięknie
ma przepiękny pigment i super wygląda. I ja powiem szczerze, że lubię troszkę taki efekt jednak większych ust i można to uzyskać dzięki konturówce, więc troszkę wyjeżdżam poza linię warg. I lubię też taki efekt ombre, więc tak staram się zrobić. Odcień to jest w ogóle 53, on jest taki nudziak, ale nie zupełnie jasny nudziak, bo jeszcze w tej marki są inne odcienie, ale to jest taki dla mnie idealny. Ona jest taka bardziej wyrazista. W ogóle malując usta najlepiej troszeczkę się uśmiechać, bo wtedy ładny kształt nam wyjdzie. No, jak widzicie, to trochę właśnie wyjeżdżam poza tą linię. I robię ten efekt taki ombre, że tutaj w zewnętrznych kącikach wypełniam tą przestrzeń, a środek zostaje bardziej wolny. Jeszcze mam drugą kredkę, którą bardzo lubię, MAC, odcień Stone. I troszeczkę jeszcze dodatkowo czasem na zewnątrz właśnie uzupełniam, żeby był bardziej jeszcze ten efekt ombre uwydatniony, ale bardzo delikatnie, bo ona jest bardzo mocna, bardzo, bardzo brązowa, ale no lubię ten efekt, bo bez powiększania ust medycyną estetyczną mam większe usta dzięki konturówce. Następnie też takim totalnie moim ulubieńcem jest pomadka z Guerlain. Ciężko mi tutaj określić Wam, jaki to jest kolor, ale róż G. Nie jestem pewna, ale chyba tak. I ten kolor właśnie jest najlepszy. Ona też jest bardzo trwała. Wytrzymuje cały dzień, również jakieś tam na jakichś sesjach zdjęciowych. Jak jem, to ona również wytrzymuje. Jest naprawdę najlepsza, a sprawdziłam dużo różnych pomadek. MAC-a pomadki są również dobre, ale ta myślę, że jest jeszcze lepsza, więc warto. I naprawdę mam ją stosując kilka razy dziennie, kilka miesięcy, więc uwielbiam tę pomadkę. No zobaczcie sami, jaki fajny efekt. No i na to jeszcze mój ulubiony błyszczyk Lip Glow Oil z Biora. To jest, jeśli chodzi o błyszczyki, też mój taki ulubieniec. No i ja go nakładam tak właśnie na środek. Na środek ust, żeby też je optycznie w ten sposób powiększyć. I co, wyglądają na duże, prawda? Teraz. No i następnie przechodzimy do rzęs, już w sumie na koniec. Tutaj mam bardzo fajny też taki cień, od niedawna testuję. To jest, z tego co pamiętam, tak, Lancome i Idol. Bardzo fajny, on przepięknie wydłuża, podkreśla rzęsy. Ale powiem szczerze, że jak już mam jakąś tam bardziej sesję zdjęciową, czy jakieś zdjęcia na Instagram, to oprócz tuszu do rzęs doklejam sobie jeszcze jakieś rzęsy typu kępki, albo jakiś pasek, albo chociaż połowę paska, żeby właśnie jeszcze to oko było bardziej wyraziste. Nie jestem fanką rzęs doczepionych na stałe, bo jednak różne są sytuacje. Na przykład niektórzy klienci na sesjach nie lubią, kiedy mam za dużo tych rzęs, a mając właśnie swoje naturalne, to mogę doczepić jakieś kępki, czy wszystko może mi doczepić i też osiągnąć taki sam efekt, jak te rzęsy na stałe. I drugie oko. Od razu oko inaczej wygląda, jak się pomaluje rzęsy. Ja zawsze sobie gdzieś tam dotykam dookoła tym tuszem i mam pełno plam i tak cud, że dzisiaj udaje mi się bez tego. No i górne rzęsy pomalowane i następnie dolne. No i to wygląda tak. Teraz na koniec jeszcze sobie biorę jeszcze raz pędzel do pudru i na koniec jeszcze raz wszystko delikatnie matuję, bo ja nie lubię się świecić, powiem szczerze.
wolę, gdy ta skóra jest bardziej matowa. Już mi się kończy trochę ten puder, ale coś tam jeszcze jest. No i jeszcze raz wszystko właśnie tutaj w tej strefie T matuję od nowa. Okay. No i tyle. Make-up gotowy. No więc kochane i kochani, pokazałam Wam teraz taki makijaż codzienny, troszeczkę mocniejszy, troszeczkę to oko bardziej podkreślone, no ale w sumie ja na co dzień stosuję taki makijaż, bo lubię być troszeczkę mocniej pomalowana, nie lubię takiego zupełnie make-up, no make-up, a w kolejnych odcinkach pokażę Wam jeszcze inne rodzaje makijażu, które stosuję, w tym na przykład taki już bardziej wieczorowy na galę, bo często malują mi wizerzystki, ale jednak są sytuacje, kiedy muszę się sama pomalować i fajnie wyglądać, więc no musiałam się trochę poszkolić i chcę Wam to wszystko pokazać w kolejnych odcinkach.